A więc zaczynajmy z wycenami short hairów. Ale zanim zaczniemy z wycenami short hairów, chciałam bardzo pozdrowić i podziękować Gabrysi za niektóre hashtagi short hairów. Bardzo mi pomogłaś z tym. No i oczywiście, jakby nie były wszystkie tutaj hashtagi short hairów wymienione, to pisz się w komentarzach, ponieważ short hairów jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że wszystkie 45 sztuk no, wypisałam i znalazłam. Ale oczywiście mogłabym się pomylić i po prostu nie zauważyć jakiegoś short haira, więc jak jakiegoś nie wypisałam, to napiszcie w komentarzu jego hashtag, to tam wam pod komentarzem wycenię. Co do cen short hairów, to na niektórych się za bardzo nie znałam, więc brałam z innych ogłoszeń, więc mogą być takie troszeczkę różne ceny. Ale proszę o wyrozumiałość, ponieważ tych short hairów jest aż 45 sztuk, no i mam prawo po prostu się pomylić. Pierwszy short hair, który był wyprodukowany, czyli hashtag 5, kosztuje od 60 do 90 zł. Kolejny short hair, który był wyprodukowany, ma hashtag 19, kosztuje gdzieś tak około 70 zł, tak maksymalnie do 100 zł. Kolejny short hair ma hashtag 64, jest już droższy. Kosztuje od 90 zł, tak do 130 zł. Kolejny short hair ma hashtag 71 i kosztuje od 60 do 80 zł. Kolejny short hair ma hashtag 72 i wygląda takie, właśnie posiadam, jest troszeczkę w złym stanie, jak widzicie. I kosztuje od 50 do 100 zł. Kolejny hashtag to hashtag 125 i on kosztuje od 65 zł do 100 zł. Kolejny hashtag to 126 i kosztuje od 65 zł do 100 zł, tak samo jak z poprzednim hashtagiem, ponieważ te oba short hairy były w tym samym zestawie i są naprawdę bardzo śliczne. Kolejny pet shop ma hashtag 138 i kosztuje od 100 zł do 150 zł. Kolejny short hair ma hashtag 246 i kosztuje od 80 do 120 zł. Hashtag 318 kosztuje od 85 do 110 zł. Hashtag 336 to jest taki short hair. Tu był pierwszy czarny short hair i on kosztuje od 65 zł do 100 zł. Jest dość popularnym short hairem. Kolejny short hair ma hashtag 339 i on kosztuje od 80 do 120 zł. Kolejny short hair ma hashtag 391 i to jest ta short hairka, ona kosztuje od 190 do 320 zł. Kolejny short hair ma hashtag 410. Według mnie to jest zapomniany short hair, bo ja na przykład zapomniałam o nim kilka razy już i jakby też nie jest jakoś tam głośno o nim i dużo osób go nie posiada, ponieważ jest to bardzo wielki unikat. I on kosztuje od 4 do 900. Kolejny short hair posiada dwa hashtagi i właśnie pod tymi dwoma hashtagami można go znaleźć. Pierwszy hashtag jego to 468, a drugi hashtag to 792 i kosztuje od 65 do 100 zł. Kolejny short hair posiada hashtag 483 i kosztuje od 70 do 90 zł. Następny short hair znowu posiada dwa hashtagi. I pierwszym jego hashtagiem to jest 525, a drugim hashtagiem to jest 790 i kosztuje od 80 do 110 zł. Następny short hair posiada hashtag 733 i kosztuje od 85 do 120 zł. Następny short hair ma hashtag 816. Ja posiadam jego podróbkę i wygląda tak. I kosztuje od 65 do 80 zł. Kolejny to jest hashtag 852 i kosztuje od 75 do 120 zł. Następny short hair to 855 i kosztuje od 90 do 120 zł. Kolejny hashtag to 886 i on kosztuje bardzo tanio, od 60 do 85 zł. Jest dość popularny. Kolejny to jest hashtag 933 i kosztuje od 70 do 100 zł. Następny to jest hashtag 994 i on kosztuje od 55 do 100 zł. Następny to jest już hashtag 1024. Często ludzie nazywają ją Luna z tego powodu, że ten kiedyś The Pudding LPS nagrywała, ale teraz ma już taki inny kanał, taki, gdzie pokazuje twarz i w ogóle, ale też fajny. Chyba znacie,
bo jest dość popularny, się nazywa Prostacja. I ten, no i The Pudding nazywa ją Luna w jakimś tam serialu i dużo osób z tego powodu ją też nazywa Luna. No i dobra, ona kosztuje od 80 do 120 zł. Kolejny pet shop ma hashtag 1116 i kosztuje od 80 do 130 zł. Następny short hair ma hashtag 1120 i on kosztuje powyżej 200 zł, ale tak maksymalnie do 400 zł. Następny to jest hashtag 1170 i kosztuje od 90 zł do 110 zł. Następny pet shop ma hashtag 1206 i kosztuje od 90 do 130 zł. Następny pet shop ma hashtag 1377 i z tego co widziałam, to tak gdzieś 85-130 zł kosztuje, ale nie jestem pewna co do tej ceny. Kolejny pet shop ma hashtag 1451 i jest to taki tygrysek, taki bardzo fajny. I ona kosztuje od 65 do 110 zł. Następny pet shop posiada hashtag 1643 i kosztuje od 60 do 90 zł. Następny pet shop o hashtagu 1764 kosztuje od 110 do 130 zł. Następny hashtag 1905 kosztuje się od 70 do 90 zł. Hashtag 1962 kosztuje powyżej 200 zł. Hashtag 2094 ma różne wysokie ceny. Kosztuje od 120 zł w górę. Kolejny pet shop ma hashtag 2118. Jest to taka short hairka z brokatem. Ja musiałam jej brokat jakby doklejać i nosek, ale niestety jest jeszcze taka, no jak widzicie, nie jest w dobrym, takim idealnym stanie. Ale będę musiała coś z nią zrobić, żeby był ten lepszy stan, więc bardzo was przepraszam za stan tego short haira, ale już go takiego dostałam, był w gorszym stanie, ale troszeczkę już naprawiłam, ale widzę, że jeszcze znowu będę musiała poprawiać. No ale dobra. Ostatnio ten short hair niestety podrożał i teraz kosztuje od 120 do 170 zł. Kolejny short hair ma hashtag 2194 i to jest właśnie ta short hairka. I ona kosztuje od 85 zł nawet do 140 zł. To właśnie zależy chyba jak osoby cenią tą short hairkę. Następny pet shop ma hashtag 2249 i kosztuje od 100 zł do 140 zł. Następny pet shop ma hashtag 2291 i niestety on też ostatnio podrożał. Kosztuje teraz od 130 do 170 zł. Kolejny hashtag niestety też podrożał i ma on hashtag 2433 i kosztuje od 110 do 180 zł. No i ostatni short hair, jaki był wyprodukowany, to jest short hair o hashtagu 3573 i kosztuje od 50 do 80 zł. No i są jeszcze dwa short hairy, które nie mają hashtagu. Pierwszy pet shop to jest NO Puzzle, to ten, o którym wcześniej mówiłam. I on kosztuje od 220 do 260 zł. Ostatni to jest Comic Con Kitty i kosztuje powyżej 1000 zł. A więc to było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jakbyście mieli jakieś problemy, to piszcie albo w komentarzach, albo w prywatnej wiadomości na Instagramie. Mój Instagram będziecie mieć w opisie. No to jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Do usłyszenia. Pa, pa!